Jeżdżają delegacje, dostają kamery, mogą filmować wszystko sami. Niektórzy w ogóle nie jeżdżą i się nie skarżą. Chciałbyś pojechać w jakąś delegację? Chciałbym, tylko nie mógłbym jechać, bo mam chorobę lokomocyjną. Wolałbym lecieć. A, no lecieć, tak. Więc droga redakcja, najbliższą delegację samolotowo-helikopterową, nie wiadomo do końca jaką, rezerwujemy dla Piotrusia. Basia, no ale w końcu nie powiedziałaś, kim jestem. Ktoś, któremu redakcja dała kamerę. Ale ja wiem. No ja też wiem, to jest Kasper. Nie czytaj scenariuszu, zobacz. Redakcja filmowa Kaspra Zborowskiego. Relacja filmowa. Brawo. Kaspra Zborowskiego. Wiecie, bo tak właśnie rodzą się plotki. Po pierwsze, Kasper nie był w delegacji, tylko na wycieczce szkolnej. A po drugie, kamera nie była z telewizji, tylko Kasper ją pożyczył. Ale po co? Z jakim przeznaczeniem? Żeby utrwalić pewne zdarzenie, które miało miejsce, uwaga, o 5 nad ranem. Kasper spał. O nie, Kasper wcale nie spał. Wraz z całą klasą przyjechał z Suwałk na warszawskie lotnisko. Godzina 4:51, za jakieś 10 minut przyleci nasza koleżanka. Przyleci z Aten. To wszystko filmuję ja, żeby było widać, o. Właśnie wylądował samolot z polskimi sportowcami, którzy brali udział w paraolimpiadzie. Każdego witała rodzina i reporterzy, ale tylko na Jasię Mendak czekała tak liczna grupa przyjaciół. Oto i ona. Oczywiście najpierw uściski z dawno niewidzianą mamą. Potem koleżanki. Ale jeszcze nie zauważyła, że obecny jest także wychowawca i cała klasa. Dzięki bardzo. Co powiesz? O Jezu, nareszcie w domu zupa ogórkowa zjem. Coś polskiego. Przyjazd z Suwałk całej klasy był dla Joasi wielkim zaskoczeniem. Ale zasłużyła na tak gorące powitanie. W końcu na paraolimpiadzie zdobyła 2 medale. Halo, halo, kto się do nas zadzwonił? Adam Stawiński-Sionoba. Cześć, słuchaj, koleżanka Kaspra, którą przed chwilą oglądaliśmy, zdobyła medal na paraolimpiadzie. Ale tak właściwie, co to jest paraolimpiada? Czy są to igrzyska sportowe dla młodzieży, czy igrzyska sportowe dla osób niepełnosprawnych? Co to jest paraolimpiada? Jak myślisz? Jesteś tam? Jestem. Jesteś? Jak będzie z tą paraolimpiadą? Igrzyska sportowe dla młodzieży. No niestety nie. Są to igrzyska sportowe dla osób niepełnosprawnych, więc no niestety, chyba tylko nagroda pocieszenia, więc otrzymujesz od nas 11 tysięcy klipartów. Magda, co ty to ja tak sama w kąciku siedzisz? Słuchaj, bo w ogóle redakcja zapomniała o zagadkach dla widzów, a przecież nie może się obyć bez zagadek dla widzów, więc teraz ja muszę główkować. To może ci jakoś pomóc. To czy wiesz co, sądzę, że najpierw byś mi pomógł, gdybyś się usunął. Paraolimpiada to igrzyska sportowe dla niepełnosprawnych, które odbywają się co 4 lata w tym samym miejscu co olimpiada. Zawodnicy podzieleni są na grupy w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Natomiast wiek nie gra roli. Tym większy sukces 15-letniej Joasi. Pokonała wielu doświadczonych sportowców. W kategorii osób niedowidzących zdobyła 2 medale. Złoty na dystansie 400 metrów motylkiem i brązowy na 400 metrach stylem dowolnym. To są właśnie medale, które zdobyła Joasia na paraolimpiadzie w Atenach. Cześć. Cześć. Oglądam sobie te medale i patrzę, że na z tyłu jest alfabet Braille'a. Tak, ponieważ na igrzyskach paralimpijskich startują też zawodnicy niewidomi. To jest w szczególności dla nich. Nadpis ten głosi Ateny 2004. A powiedz nam, złoto zdobyłaś pływając motylkiem. A czym różni się ten styl pływania od tego, którym pływała Otylia Jędrzejczak, czyli delfinki? Dokładnie jest to ten sam styl. Butterfly jest to jego międzynarodowa nazwa, czyli motylkowy, a potocznie nazywany w Polsce jest delfinem. Złoty medal zdobyłaś na igrzyskach olimpijskich, mając 15 lat. To zaczęłaś pływać, jak byłaś w żłobku? Nie no, nie przesadzajmy. Ja swoją naukę pływania rozpoczęłam w zerówce, mając 6 lat. No, nie przesadzajmy. Tak, nie, w ogóle. Taka mała to jeszcze nie no, była. Ale wtedy zaczęłaś pływać tak powolutku, czy już wtedy?
Zaczęła od razu. Nie, powiem wam, że to była nawet nauka pływania. Przez 2 lata chodziłam na naukę pływania i w końcu zostałam zaproszona na zajęcie do sekcji pływackiej do Międzyszkolnego Śląskiego Klubu Sportowego w Suwałkach. Skoro osiągasz takie wspaniałe rezultaty, to powiedz nam, jak często musisz trenować? Oj, często. Dwa razy dziennie, w minimum po 2 godziny. I jeszcze godzinę mamy gdzieś rozgrzewki na lądzie. Poza tym biegamy trochę, ćwiczymy na gumach, brzuszki, grzbiety. Gdzieś tak 5-6 godzin dziennie samego sportu. Dokładnie. Wracam około godziny 18 do domu. A wstajesz o 4 rano? Nie, no bez przesady do 5. Czy dalej byś chciała kontynuować swoją karierę? To znaczy myślisz o tym, że no, kiedy będziesz już dorosła również, to będzie twoje główne zajęcie? Ja wam powiem, że bardzo bym sobie tego życzyła. Jest to super przeżycie w ogóle być na zawodach. No nie każdy ma możliwość, prawda, uczestniczenia w jakichś dużych imprezach, więc jak najbardziej bym sobie tego życzyła. Jest będziemy to świetne przeżycie. Powiedz, jak wyglądają same te zawody, jak wygląda no, olimpiada? Paraolimpiada niczym nie różni się od olimpiady. Jest ta sama ceremonia otwarcia, te same obiekty, te same medale. Było 65 tysięcy ludzi na trybunach, więc to był taki szok, jak się wchodziło. Trwała ta ceremonia około 2 godzin. I też robiliście takie rundy honorowe wokół tak. I ty tam szłaś? Tak. Ubrana w ten, w jakiś strój? Strój galowy, oczywiście mieliśmy reprezentacyjny strój galowy, krawaty, spódniczki, eleganckie buty. A w ogóle liczna była ekipa polskich Polska ekipa paraolimpijska liczyła 108 zawodników, pływaków było 23, więc no dosyć spora ekipa, jedna z liczniejszych. Nasza reprezentacja była nie tylko liczna, ale i silna. Pod względem ilości zdobytych medali Polska zajęła 16 miejsce na 146 krajów. Wśród 20 złotych medalistów były aż 3 piętnastolatki. W pływaniu oprócz Joasi zwyciężyła Kasia Pawlik. Złoty medal za 400 metrów stylem dowolnym. A w tenisie stołowym złoto wywalczyła Natalia Partyka. Natalia wygrywa też ze zdrowymi rywalkami. W swojej kategorii wiekowej jest najlepsza w Europie. Wielkie brawa dla wszystkich nastoletnich sportowców biorących udział w paraolimpiadzie. Czy miałaś tremę? O, ja wam powiem, rzeczywiście to były dla mnie 2 stresujące tygodnie, ponieważ ja w Atenach byłam najpierw na aklimatyzacji, gdzie spotykałam swoje rywalki, poznawałam się z obiektami, więc ja chodziłam strasznie wystraszona. Nawet się popłakałam przed swoim głównym startem, a trenerka przybiegła do mnie tak: Aśka, nie udawaj chociaż, że ty się boisz, ty nie pokażę rywalkom, że się boisz, będzie wszystko w porządku, więc każdy jakoś na swój sposób się boi i staram się to jakoś jak najmniej pokazywać po sobie. A kiedy wygrałaś, już poczułaś, że... No właśnie. Jesteś pierwsza? Ja, Powiem wam, że nie czułaś. Powiem wam, że ja nie widzę tablic startowych, więc za bardzo nie wiedziałam, co zrobiłam. Ja się o swoim wyniku dowiedziałam dopiero od dziennikarzy, ale no jest to wielka radość. Ja wam, że uczucie, które trudno opisać tak naprawdę. Co można by powiedzieć niepełnosprawnym, którzy na przykład, nie wiem, są zamknięci, czy siedzą w domu, czy nie uprawiają sportu? No jest dużo klubów, dużo sekcji, które nawet integracyjnych klubów i klubów, gdzie pływają sami same osoby niepełnosprawne, więc jest to fajne zajęcie, wszystkiego warto spróbować. Jeżeli się nie spodoba, zawsze można przerzucić się na inną dyscyplinę sportu, czy na śpiew. Czy wybierasz się do Pekinu za 4 lata? Oj, wiecie, za bardzo sobie tego życzyła, jest to naprawdę świetne przeżycie. Sport idzie do przodu i mam nadzieję, że uda mi się złapać do tej ekipy paralimpijskiej. To trenuj, a my czekamy na ciebie. Życzymy sukcesu. Jedną z dyscyplin sportowych, w której zarówno pełno, jak i niepełnosprawni Polacy odnoszą ogromne sukcesy, jest szermierka. I właśnie z szermierką związane będzie nasze kolejne pytanie. Halo, halo, kto się do nas dzwonił? Halo. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Tomek. A Tomek, skąd do nas dzwonisz? Ze Strzelec Opolskich. A powiedz, czy uprawiasz jakiś sport? Piłkę. Piłkę nożną, tak? Tak. Tak. Słuchaj, wracając do szermierki, bo obiecaliśmy, że z nią będzie związana nasza zagadka. Jaką bronią walczą szermierze? Czy szpadą, szablą, floretem? Czym? Czym walczą szermierze? A, czyli szpadą, powiadasz, tak? Masz szczęście, bo Magda wymyśliła taką zagadkę, w której wszystkie trzy odpowiedzi są. Tak, bo ja bardzo lubię. Prawidłowe. I bardzo lubię, jak wygrywają nasi widzowie, więc dla ciebie nagrody. Intensywny kurs języka angielskiego. Tak, 11 tysięcy kifartów dla komputera. A także plecak. Tak, gratulujemy ci. Dziękuję. Bardzo serdecznie. Bardzo. I powodzenia w piłce. Właśnie. Sylwia Gruchała, jedna z najlepszych polskich florecistek, powiedziała w jednym z wywiadów, że szermierka to wspaniały sport i szkoda, że jest tak mało popularna wśród dzieci i młodzieży. Właśnie i dlatego nasi wysłannicy, czyli Ida i Kamil, postanowili wybrać się do integracyjnego klubu sportowego na trening szermierki.
Trening szermierzy zaczyna się oczywiście od rozgrzewki. Nowi zawodnicy uczą się także prawidłowej postawy. To pierwsza lekcja. Dwie minutki na przebranie, do walki się przebieramy. W dwie minuty trudno się przebrać w strój szermierza, który składa się m.in. z ochronnej bluzy, metalizowanej kamizelki, rękawicy i maski. No i oczywiście trzeba się jeszcze uzbroić. Metalizowaną kamizelkę porodową. W szermierce mamy trzy rodzaje broni: szpadę, floret i szablę. No ty będziesz dzisiaj próbował we florecie. To jest taka broń najbardziej delikatna. Kiedyś to była broń ćwiczebna, dlatego właśnie ta kamizelka ograniczała jest tylko do połowia. Ida też już się przebrała i rozpoczyna kolejną lekcję. Teraz jest jeszcze czas na podpatrywanie mistrzów i wyjaśnienia. Pani, ale o co w ogóle chodzi w tej szermierce? Wiesz, to właściwie najprościej mówiąc chodzi o to, żeby trafić przeciwnika, ale samemu uniknąć trafienia. I teraz postaram się tak bardzo szybko pokazać Ci kilka tajnych skutów, tak żeby sobie później poradziła z moimi zawodnikami, dobra? Każdą walkę rozpoczyna się od powitania. W czasie jego trwania szermierze pod lewą ręką trzymają maski, a florety unoszą do góry. Bardzo dobrze, zakładamy maski na głowy. Ida uczy się podstawowych szermierczych ruchów, a tymczasem Kamil z trenującym od 3 lat Sebastianem toczą walkę. Kamilowi udaje się nawet zdobyć honorowy punkt. Pani, a po co są te wszystkie liny? Zobacz, to nie są liny, to są zawieszenia, czyli jak się okazuje, aparatura, która pomaga w zarejestrowaniu trafienia. Na końcu broni, zobacz, jest punta. Spróbuj ją wcisnąć. Widzisz, z taką siłą trzeba zadać trafienie, żeby zapaliła się któraś z tych lamp na tym aparacie. Teraz zobacz. Masz przy sobie przewód osobisty, który wkładamy w gniazdo. Po wciśnięciu punty przez floret, bo tutaj też jest taki mały przewód, zobacz. Płynie broń przewodem. Tam jest druga wtyczka do zawieszenia. Dalej prąd przepływa z zawieszenia prosto do aparatu, który rejestruje trafienia. Czyli jeśli floret dotknie metalizowanej kamizelki, na aparacie zapala się czerwone światełko. Jaki waszym zdaniem powinien być dobry szermierz? No, musi być waleczny, mieć wiarę w siebie. Musi być szybki i bezwzględny. Musi być także skoncentrowany, mieć refleks i podzielną uwagę. Te umiejętności także ćwiczy się na treningach. Czy Sylwia Grucha miała rację, mówiąc, że szermierka jest interesująca? Na pewno. Szermierka jest jednym z najbardziej interesujących sportów. Przez fakt, że jest sportem indywidualnym, można polegać jakby tylko na sobie. Być może z tego właśnie powodu Idzie szermierka bardzo się spodobała. Co prawda, Ida, to chyba nie są bardzo prawidłowe kroki, ale kto wie, może Sylwia Gruchała też tak zaczynała. Sport to zdrowie. W zdrowym ciele zdrowy duch. Te hasła zna każdy, ale hasła sobie, a życie sobie. O, właśnie, jak my wracamy do szkoły? Kto z was idzie pieszo, a kto wraca z samochodem albo autobusem? Ja jadę rowerem. Rowerem, Ja w ogóle, kto zaczyna dzień od 10-minutowej gimnastyki? Ja przy ulubce. Skłony. Ja nie. Rączka, ja muszę sobie wygimnastykować. Ja nie muszę mieć gimnastyki. Zawsze zostawię jakieś 3 rzeczy na górze i latam z 10 razy po schodach. Ja też bardzo często biegnę do szkoły. Ja mam to samo. Prawie się spóźniam. Ja gimnastykuję biegnąc do autobusu, bo jeździ raz na pół godziny, także jak przegrywam gimnastykę, to... No dobrze, ale wracamy ze szkoły do domu i co, popołudniami też jakieś sporty ćwiczycie? Ja pływam. Ale nie tak dobrze jak Asia. Na pewno. Ja biegam. Biegasz? Ale tak. Z kolegami. A co w weekendy? W weekendy mamy więcej czasu, już się teraz nie wymienię. Weekendy to my jesteśmy tutaj. No to jak właśnie? Tutaj ćwiczymy aparat nowy. Na komputerze. No, słuchajcie, ja mam pytanie do naszej nowej koleżanki. Powiedz nam, Dominiko, bo właśnie chciałam powiedzieć, że już od dzisiejszego programu nie będę jedyną Dominiką w tym programie. Dominika ma 8 lat i jest suwałk. No jak tam? Tak samo też ćwiczę dłonie w komputerze.
Dłonie, a dłonie to jest bardzo ciekawy sport. I palę i kciuka na pilocie do telewizora. Tak, ja też mam wytwiczone paluszki, prawda? Komputer, pilot, czasem też pianino. Aha, widzę, że kolejny talent wśród naszych prezenterów, talent muzyczny. Jak tak? To kolejny? Kolejny, zaraz będzie o tym mowa, w shortpressie, przekonasz tak? się. O, bardzo ciekawe. Ale dobrze, najpierw zagadki. Halo, ale halo? Ale co tutaj wymyśliłaś? Mogę ci jakoś... Ale subtelnie. Halo, halo, ktoś do mnie to dzwonił. Cześć. Cześć, jak masz na imię? Krysia. Krysiu, powiedz tak, czy lubisz spać? Tak. Lubisz spać. Długo dzisiaj spałaś? Nie. Nie, wcześniej program, prawda? Tak. Słuchaj, za tydzień w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki na okres zimowy. Pytanie do ciebie, czy przestawiamy je do tyłu czy do przodu? A ja ci tylko może jeszcze raz sformułuję to pytanie, czy śpimy o godzinę krócej, czy śpimy o godzinę dłużej? Dłużej. Powiem ci, że ja bardzo lubię okres zimowy. Ja też. Śpimy dłużej czy krócej? Dłużej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Prawidłowa odpowiedź, może... Dla ciebie... Po długim spaniu, biznes po polsku. Tak, poza tym kurs języka angielskiego, bitwa morska. Tak, oraz jeszcze komputerowo 11 klipartów. Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Wiesz co, to ja idę ze ściany. Dobrze, to ja idę do wyjścia. Ale zaraz, poczekaj, jak to już do wyjścia? No tak, wiesz co, śpieszę się na kursy przygotowawcze do matury. Jak to? Ty już taka stara jesteś? Jakaś... To nieprawda. Nie. Wiele chorych psów zawdzięcza swój powrót do zdrowia dwóm słuczkom z wałbrzyskiego schroniska – Czekoladzie i Sabie. Są one bowiem psimi honorowymi dawcami krwi. Co jakiś czas kładą się na weterynaryjnej leżance i bez żadnego sprzeciwu dają sobie wpłuć igłę i pobrać krew. Po zabiegu dostają psiełakocie i witamin. Mało psów może się pochwalić taką odwagą i cierpliwością w gabinecie weterynarza. W Warszawie na polu Mokotowskim odsłonięto pomnik szczęśliwego psa. Rzeźba przedstawia Lakotę, golden retrievera, który na co dzień wraz ze swoją opiekunką bierze udział w dogoterapii. Lakota ma panią, więc jest szczęśliwa, ale są psiaki, które Lakocie mogą tylko zazdrościć. Po każdych wakacjach do schronisk w całej Polsce trafiają dziesiątki porzuconych psów. Schronisko to dla nich jedyny ratunek przed głodem i chłodem. Chyba że ktoś z nas przygarnie bezdomnego przyjaciela i oprócz miski i własnego kąta ofiaruje odrobinę czułości. Niuszu, język z Chin, którym posługiwały się wyłącznie kobiety, zniknął wraz ze śmiercią ostatniej używającej go staruszki. Na całym świecie jest około 3000 różnych języków i mniej więcej co tydzień jeden z nich ginie. Uczeni twierdzą, że aby język żył i rozwijał się, powinien się nim posługiwać co najmniej milion ludzi. Takich języków zostało już na świecie tylko 250. A wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie ich jeszcze mniej. Na Węgrzech półwysep Balatonfüred to miejsce najczęściej odwiedzane przez wycieczki. I Kasper o tym wiedział. Na wzgórzu jest takie miejsce oznaczone specjalną tablicą z napisem Echo. Każdy okrzyk z tego miejsca jest słyszalny dopiero po kilku sekundach. Dźwięk prawdopodobnie odbija się od ścian oddalonej o 2 km katedry. Wśród naszych prezenterów są talenty artystyczne. Dominika i Weronika śpiewają w zespole Quadro, który będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja dla dzieci. 20 listopada w norweskiej miejscowości Lillehammer zmierzą się z rywalami z 17 krajów. Natomiast Kasper zajął drugie miejsce w kategorii wokalistów do 15 lat na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca na Węgrzech. Czy wkrótce poznamy ukryte talenty innych prezenterów 5, 10, 15? Dziś naszym gościem jest pani Marlena Janusiewicz z Ministerstwa Edukacji i Sportu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Różnie w tych szkołach jest z tymi włosami. Miało być 4 lekcje w jest to różnie. Ja mam tylko 3. Ja też mam 4. I ja na basenu. O, kochani. Jest różnie z tego względu, że 4 godzina wychowania fizycznego wchodzi stopniowo. Przede wszystkim, żeby nie obciążyć jednorazowo za bardzo budżetu państwa. Najpierw weszła do 4 klasy szkoły podstawowej, następnie do 5, 6 i do gimnazjów. Czyli za kilka lat w szkołach podstawowych i gimnazjach będą 4 godziny wychowania fizycznego. A u mnie tak było już od dawna. Albo ty jesteś chyba w szkole, ale ty jesteś chyba jeszcze w szkole społecznej. To prawda, tak? I to zależy od szkoły. Dyrektor może zwrócić się do gminy o dodatkowe fundusze, żeby tych godzin z wychowania fizycznego było więcej. Może nie tyle obowiązkowych godzin wychowania fizycznego,
co dodatkowych zajęć ruchowych, tak, SKS-ów, dokładnie. Chociażby dla dzieci, które spędzają dużo czasu w świetlicy, zamiast na przykład odrabiać lekcje, czytać, a mogłyby właśnie wychodzić sobie na boisko, tak biegać. Jest. Wychodzimy na boisko, jest do, tak, że wszyscy zwykle grają w piłkę nożną, można jeszcze, są takie drabinki, gdzie się można pobawić. Żeby pobawić. Wszyscy mieli tak fajną szkołę jak ty, bo... Jeszcze tak. W zimę chodzimy na salę gimnastyczną, bo na WF jeździmy do hali sportowej, takiej dużej. Byłaby taka możliwość, że w szkołach państwowych też takie warunki mogłyby być. Te dysproporcje zaczynają powolutku się zacierać. Oczywiście jest to długotrwały proces. W tym roku wchodzi dodatkowe dofinansowanie na zajęcia sportowo-rekreacyjne i te pieniążki będą właśnie przeznaczane na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. A czy Ministerstwo Edukacji może wpływać na przykład na szkoły, żeby zajęły się tym, żeby montować, nie wiem, na przykład gdzieś w szatniach miejsca, w których moglibyśmy zostawić swoje rowery? Żeby to było obowiązkowe, prawda? Do tego dążycie. Tak. Jeżeli byłoby to obowiązkowe, to ktoś musi to opłacić. No jest mi bardzo przykro. Mimo wszystko, muszą być jakieś inicjatywy wewnątrzszkolne. Wewnątrzszkolne. I społeczności lokalnej. Gminy i rodziców. Jak i was. Macie bardzo duży wpływ na szkołę. Ale dlaczego my uczniowie musimy o to dbać, a to nie może być nam zagwarantowane odgórnie po prostu? Ale może w ogóle nikt nie wie, że jest taka potrzeba. Jeżeli byście jeździli na gminie i zgłosili ten problem dyrekcji, myślę, że ten problem zostałby rozwiązany. Czy może być wprowadzone coś takiego, że będzie więcej tych wycieczek rowerowych, czy jakichś, nie wiem, kajakowych? W życiu nie miałam wycieczki rowerowe. U nas w szkole właśnie, jest tak, się że one były obowiązkowe. U nas właśnie. W szkole zawsze są takie darmowe właśnie wycieczki rowerowe, tylko trzeba przyjechać z rowerem gdzieś tam w jakieś odpowiednie miejsce, a potem na końcu jest ognisko, można sobie wiem, Paulinko, że ty masz wszystko, ale jeszcze pytamy o nas. Dobrze, że Paulinko o tym mówi, bo widać dysproporcje. Tym bardziej, że to jest jeszcze szkoła w Warszawie, trzeba pamiętać o tym, że są szkoły gdzieś, gdzie po prostu nie ma ani basenu, ani może jest boisko, ale gdzieś na polu, a nie ma takiej możliwości, to chociażby może obowiązkowo były, czy jakieś wycieczki, czy jakieś takie zajęcia ruchowe. Jest taka możliwość? No i niestety znowu wracamy do sedna. Formy realizacji są do wyboru. No to się tak mówi, że do wyboru, to my sobie wybierzemy, że chcemy iść na wycieczkę rowerową, a pani powie, że nie ma czasu. No. To będzie musiała. Bo trzeba zrobić placówkę na przykład. Wygląda na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie może nam zagwarantować odgórnie dodatkowych zajęć sportowych, w związku z tym musimy zadbać o to sami. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sprawa WF-u wygląda na studiach. W Bibliotece Uniwersyteckiej umówiliśmy się z Magdą, naszą byłą prezenterką i świeżo upieczoną studentką. Cześć, właśnie znajduję się w Bibliotece Uniwersyteckiej i przygotowuję się do egzaminu z logiki, który już w sesji zimowej. Od półtora miesiąca właśnie studiuję prawo i dużo czasu spędzam w bibliotece. Okazuje się, że internet w życiu studenta jest prawie najważniejszą rzeczą. Dzięki internetowi można zapisać się na różne wykłady, lektoraty, można przesłać swoje prace i można także odczytać i znaleźć wyniki egzaminów. A także można zapisać się na zajęcia WF-u. A tu dla każdego coś miłego. Entuzjaści morza i morskich zabaw mogą ćwiczyć pływanie, albo jeśli do tej pory tego nie zrobili, nauczyć się pływać. Komu marzą się góry, może uprawiać wspinaczkę. Oprócz tego w ramach zajęć wychowania fizycznego można uczyć się tańca towarzyskiego, flamenco czy capoeiry, czyli tańca rodem z Brazylii. Można także na ocenę kibicować męskim drużynom, będąc cheerleaderką. Dla tradycjonalistów pozostają jeszcze gry zespołowe w piłkę, czyli koszykówka, siatkówka albo piłka nożna do wyboru. A dla nowoczesnych Zośka. Ćwicząc swoje umiejętności w podrzucaniu szmacianej piłeczki można zdobyć ocenę. Niesamowite. No to teraz zgodnie z przesłaniem naszego programu powinniśmy się trochę poruszać. O, chodźcie do domu na piechotę. No właśnie. Chyba to raczej nie jest dobry pomysł, mam ponad 200 km. No a ja mam 160, a ja 7. Pobiegniesz. A taka mała Dominika dosuwał już na pewno na pierwsze nie dojdzie. Więc ja proponuję, żebyśmy poszli sobie do WF-a, to no właśnie. Tak, ja też. Ale w ramach ćwiczeń rozumiem. Tak, bo podczas jedzenia bardzo dużo mięśni tutaj pracuje. No to lecimy. To lecimy. Pożegnajmy się wszystkim. Cześć! Gry i programy komputerowe ufundował wydawca pisma z pełnymi wersjami gier Max Kids Extra. Fundatorem gier jest firma Aleksander z Chwaszczyna koło Gdyni. Producent zabawek edukacyjnych i gier planszowych dla całej rodziny. 3,
4. Następny zawodnik 15. Janusz. Bocz mi odwróć. Brońko, no rób 50. Tak. Jedziesz. 3, 4.